znaleźć. Ja też uważam za pilny. To jest drugi etap. I na tym etapie, w tej uchwale nie musimy wskazywać środków, bo my nie uchwały nie podejmujemy o nabyciu już konkretnie, tylko wyrażenie zgody na odpłatę nabycia, czy na prowadzenie rozmów w tym kierunku. Jak będzie oferta konkretna i to wtedy trzeba poszukać środków, zrezygnować być może z innych zadań. To, co tutaj pani Ania chyba mówiła, że może to być w przyszłym budżecie. Tak. Z tego, co też rozmawiałem z nim, też mu się nie spieszy, ale chce mieć gwarancję, że jesteśmy kupcem. Bo jeżeli nie, to szuka następnego kupca, krótko mówiąc, czyli wystawia ofertę publiczną. A znajdzie. A jak się znajdzie zewnętrzny kupiec, to niestety już wtedy będziemy jednym z wielu chętnych do kupna na wolnym rynku. Tak to trzeba sobie powiedzieć. Jeżeli są pytania do mnie w tym temacie, to proszę bardzo. Ale pani jeszcze też, no też tutaj, tu właśnie tam sprzedawana ta działka była, że pani wie, tak, czy tak. Też, nie? Jak pani była tam, tak? Tak, Nie, nie wiem, czy była wtedy, czy nie, nie pamiętam. To była kupowana, a nie sprzedawana. Kupowana. Miała być kupiona. Handlowana była. To było... No nie wiem, czy ty jak na 100 latach byłem też, ale... Pani Gosia, ja też jak gdzieś w dokumentach przeglądałam, bo też była i wtedy właśnie była ta sytuacja, że wartość tej działki była 40 tysięcy, tak? Wystawiona to. Wystawiona, a w budżecie wuj miał 15, więc wiadomo, że nie mógł negocjować innej kwoty. Do... Chyba Państwo byliście w zarządzie. To był 92 rok. Nie, po prostu, szanowni państwo. Ale nie sesję nadzwyczajną, bo to było w danej. Nie, tam był błąd był podstawowy, że pod egidą pana Jana Stęsa, przewodniczącego rady, rada uchwaliła 15 tysięcy na zakup tej działki. I zaczęto od tyłu. Nie tak jak tutaj próbujemy zrobić, że wpierw wyrażamy jakby intencje i chęć nabycia, a później będziemy szukać pieniędzy. Tam uchwalono kwotę 15 tysięcy, wiedząc, że są za to 40, czyli z góry skreślono możliwość transakcji i zrealizowania tego przez wójta. A był to 92 rok, albo 91, nie jestem tutaj... Nie, drugi na pewno był. No drugi było finalizowane, ale mogło być rozmowy... Ja to mam bardziej już. Tak, ale rozmowy mogły być prowadzone w 91. Do czego zmierzam? A 92 była finalizacja. I do dzisiejszego dnia na każdym zebraniu ludzie wypominają to złe posunięcie. No ale to można naprawić, nie? Tylko no jest teraz okazja. Jest na tyle okazja, że pan Janczak jest na tyle sentymentalny dla naszego środowiska, że nie wystawia tego na wolną sprzedaż, tylko po prostu daje nam prawo kupienia. Możliwość przed innymi kupcami. Natomiast co do kwoty, no to na pewno to nie będzie cena gruntu rolnego, tylko to jest cena działki budowlanej albo przemysłowej. Czy w Brudzewku, bo tu jest już jakaś jest to się... Nie, pan też tam cena była kolosalnie. Nie jest cena rolna na pewno. Ale gdzie tam, no do tego, że z tym co tam mówiłem? Że tej ceny gruntu nie będzie na tą działkę budowlaną. No tyle zaproponowałeś, między innymi. A potem było 4 dość. Nie chcę powielać. Może zmienić na nie. No mówię. I plus tam. Tego, no, nie. Ale nie muszę. Ale nie, tam być bo on chciał to coś sprzedać też, nie? Była w tej uchwale. On chce się z tą wyprowadzić. No właśnie, nie chcę powielać. Zwłaszcza publicznie, nie to nie bo co się później może się zdradzić. Nikt nie zgłosił się, nie ma to co, możemy zakończyć ten temat? Tak, przechodzimy dalej. To przechodzimy do punktu drugiego, czyli punktu B. Wyrażenie oświadczenia i opinii w sprawie wniosku i uwag
i zastrzeżeń do zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą rozbudowa drogi wojewódzkiej 442 Gwizdałki Kalisz na odcinku Gwizdałki Drudzewek, bo taka dokumentacja opiewa ten odcinek i na to są przygotowane dokumenty, zawiadomienia do zainteresowanych stron, czyli właścicieli indywidualnych, właścicieli zbiorowych, czy komunalnych, czy samorządowych, bo wszyscy zlokalizowani, co mają zlokalizowane działki przy tej drodze i na ich działkach będzie prowadzona jakiekolwiek prace podziałowe, czy już później fizyczne przebudowy tej drogi, czyli po prostu chodzi o to tam, że wszyscy, których będzie dotyczyła zajęcie jakiejkolwiek powierzchni gruntu, otrzymali to zawiadomienie od pana wojewody, no i łącznie z możliwością ściągnięcia mapek ze strony Urzędu Wojewódzkiego, mówię o mapkach z planami budowy tej drogi na odcinku Gwizdałki-Brudzewek. Ja może się wypowiem, bo ja tą uchwałę... Czyli to już jest jakaś odpowiedź odnośnie tego wniosku, który pan burmistrz wysłał po prostu do wojewody? Nie, bo tam jest termin do końca maja. Proszę bardzo. Ja tylko podsumuję, że te wnioski, które państwo zgłaszaliście na sesji ostatniej, pan burmistrz przekazał do pana wojewody, tak, zarządcy drogi. Mamy informację. Że już dokument gotowy. Ale to znaczy, jeżeli chodzi o to, są przekazane. Są przekazane, że tu ma na mailu, nie? Pan burmistrz to wysyła. Ale to nie ma problemu, żeby podjąć taką uchwałę i żeby ona tak jakby była przypieczętowana, tak? Że Rada takie wysnuwa wnioski. No, ja ten projekt uchwały... jakieś rozumieniem, skąd wy w ogóle macie różne wiadomości. Szanowni Państwo, to wysłane do pana wojewody są wnioski zgłoszone na sesji indywidualnych radnych. Plus to, co pan przekazał. Tak, no ale to są indywidualne, to jest moje wnioski, ewentualnie innych radnych. Natomiast tutaj chodzi o to, żeby wszyscy radni, jako cała rada się wypowiedziała na ten temat. To znaczy, bo państwo otrzymaliście jako rada zawiadomienie, tak? O tym, że możecie zgłaszać wnioski. Jako rada? Nie, absolutnie. Wysłaliśmy tak, jak państwo zgłaszaliście na sesji tutaj rozgłosząc radnego pana Jana Wodeńskiego, zgłaszała pani Ewa Wyciocha, pani Małgorzata Wróblewska. Tak. Pani Król Wróblewska i pani, przepraszam, może pani Wojana. I wszystkie te informacje, które państwo przesyłacie nam na bieżąco, one są przekazywane do wojewody i zarządcy drogi. Stąd też pytam, czy państwo otrzymaliście jakieś odrębne zawiadomienie? Nie otrzymaliśmy, ale rada na podstawie statutu może uchwałą wyrażać swoje opinie, oświadczenia i my to chcemy po prostu zrobić. Znaczy ja zaproponowałam to na podstawie listy, którą pan Woldański przedstawił i uważam, że nie ma problemu w tym, żeby pokazać też także naszej społeczności, że dbamy o jej interesy. Oczywiście. Że się nad tym pochyliliśmy i że sprawę rozpatrzyliśmy, tak? Mamy prawo wydać oświadczenie, mamy prawo wydać opinię i możemy to zrobić tą uchwałą właśnie. Jeżeli państwo macie inną propozycję niż tutaj złożoną przez pana Woldańskiego, to możemy to dopisać do tej uchwały. Ja złożyłam już ten apel, nie? W związku z... No to jest dopisane do tej uchwały. Tak, aczkolwiek mamy zebrane podpisy na Brudzewku wszystkich mieszkańców, dlatego że... Dlatego? Jest trochę niejasna sytuacja, że Brudzewek, dzieci z Brudzewka wchodzą w kuchni do szkoły. I żeby nie miały bezpiecznego przejścia. Jest gdzie, ścieżka rowerowa, to może posłużyć, nie? A tu nie mamy, nie będzie możliwości dochodzić, bo nie ma 3 km, powyżej 3 km, bo... Teraz tak przejdzie do 8.
Chciałam powiedzieć, że wszystkie te podpisy, które Państwo zebraliście, ja możemy dołączyć do uchwały. Ja to popieram. Musicie mi do grudnia maja wysłać to. Nie, no to jutro to jeszcze jest. Jutro jest 30, dlatego przyspieszyłam sesję jeden dzień, żeby w 31 można było to wysłać i można załączyć wszystkie podpisy zebrane od mieszkańców. No tak, zabrali mieszkańców podpisy, ja nie mamy przeciwna, ale tam są też... Posłyszałam, że w Polsce też są sprawy. Piszą, i oni się odnoszą i przekazują te informacje do wojewody. Tak jak to zresztą to jak Państwo chcecie podjąć kolejny raz, to zebrać to w całość. Chcemy przypieczętować to. Zebrać w całość. No. Czyli pan wojewoda. Czy ktoś na sesji z zarządu dróg? Nie. Ja nie wiem, czy pani dopiero co zaprosiła. Nie zapraszamy, jest byli w szoku. No na tym etapie to nikt nawet nie przyjedzie, bo to jest złożony dokument i wojewoda. Ja myślę, że jakby było zaproszenie, ale to... A to nie szło pod powiedzią, że zaprosiłem się być projektem może, nie? No my już nie będziemy rozstrzygać. Proszę pana, to teraz wszystkie... Moment, bo wszyscy chcą rozmawiać. Muszę uporządkować. Pan Michałek. Z panią Brutą, panią sekretarz. Pani sekretarz, niech pani powie takie coś. Czy podczas wykonywania tej dokumentacji, która została zgłoszona projektantowi z Urzędu Wojewódzkiego, to były jeszcze w czasie tego projektowania były przekazywane jakieś normalnie wskazówki, czy z kimś to było uzgadniane w ogóle, po to na przykład, że ta dokumentacja już została prawie wykonana całkowicie? No nie prawie, bo ona jest wykonana, złożona, zewnętrzne słowo. Do zatwierdzenia projektu, tak? Ona jest złożona do zatwierdzenia projektu i wydania pozwolenia na budowę, to już jest ostatnia ta. To już jest ostatnie. No ale czy to było na przykład też jakieś konsultowane na przykład? Z urzędem. Ja, no z urzędu. Urząd dostał takie pismo, jak my teraz dostaliśmy wszyscy mieszkańcy? To znaczy w tych miejscach, gdzie jesteśmy? Właściwie. Tak. No dobrze, i czy pan burmistrz jakieś od siebie jakieś odniesienia w tych miejscach, gdzie jesteśmy właścicielem, tak. Natomiast, szanowni państwo, wiecie, że wszyscy zabiegaliśmy o to, aby ta budowa drogi wojewódzkiej na tak. Może są zastrzeżenia, uwagi, czy jakieś wnioski, to jest normalne, stąd to, co państwo to też zgłaszaliście, ale też telefonicznie i w rozmowach i później też właśnie maile napływały. To wszystko zostało przekazane do zarządcy i do pana wojewody. I czy on będzie się z tym liczył, ten zarządca? Czy mogą być jakiekolwiek poprawki jeszcze? Ale wydaje mi się, że projektanci na wizji lokalnej nie byli. Należałoby tak domniemywać. Powinni iść, jakbyśmy mieli scalenia, to panowie chodzili, no każdy jeden płot, wszystko było podmierzane, a tutaj z tego co ja wiem, nie były robione takie działania. Brak? Geodeci chodzili, ale co nanosili? Ale to ja nie wiem, bo przecież mi nie... Geodeta to nie jest projektant. Nie, ale projektant, bo to gdzie... Ja mówię, że geodety... Ale szanowni państwo, to właśnie pojedynczo. Ja miałem okazję widzieć geodetu i nawet zagadałem z nimi. No, mierzą po drogę. Na mojej działce mi powiedzieli, bo przecież nie powiedzmy mi o sąsiedzie, o innym. Na mojej działce tutaj, gdzie mieszkam, mówi, no tu u pana nie przewiduje się ingerencji, bo... Po prostu płot stoi, by to nie powiedział, tylko że mój płot stoi w granicy i nie ma zastrzeżeń co do... No przecież popatrzcie sobie na kuźni, czy na pile, czy na drzewku. Paliki są powkopywane w pasa drogowego w ogródkach.
takie te żółte. Tak. No, czyli po prostu tam, krótko mówiąc, się właściciele się wgrodzili w pas drogowy. Natomiast, geodeta nie powiedział mi, czy będzie mi zabierany grunt mój, czy sąsiada, czy inny, bo tego też na tym etapie to też tego nie wiedział. Proszę bardzo, pani. A ja chciałam zapytać się, czy pan burmistrz wyraził jakieś swoje odrębne zdanie, które wysłał tam do, jako wniosek do tego. Przekażę to burmistrzowi, natomiast to, co wiem, nie, jest nie, mówię na bieżąco. Ale nie chodzi mi o co, pan burmistrz. Ja przekażę panu burmistrzowi pani zapytanie, natomiast jeżeli chodzi o te państwa uwagi, one zostały przekazane. Jeszcze tutaj pozwólcie państwo, że dopowiem, że tutaj przecież nas samorząd od 50 lat, gdzieś tak to zginął, trudno mi określić, ale tyle to minęło. Zabiegał o obwodnicę Chocza i w ostatnim okresie przecież w kampanii wyborczej 2014 i 2018 i tutaj było spotkanie marszałków, wicemarszałków czy marszałków odpowiedzialnych za tę drogę i rozmowy szły w kierunku obwodnicy Chocza, która miała się tam zaczynać za CPN-em, a wychodzić gdzieś koło Zajączka w tej okolicach. Oczywiście, no i wtedy ja byłem za tym jak najbardziej, większość mieszkańców Chocza też była za tym, aby ta obwodnica powstała. Dlatego w planie zagospodarowania przestrzennego mamy, no nie ma tutaj planu zagospodarowania przestrzennego, ale mamy zablokowane grunty w części północnej Chocza, czyli idąc od tej drogi Gizałki Kalisz po stronie północnej, czyli za CPN-em z tyłu, mamy zablokowane działki pod jakiekolwiek inwestycje ze względu, że plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje tam obwodnicę Chocza. I tam nie można tego ani nie tyle, że zbywać, to nie wolno tam inwestować w jakiekolwiek budowę. I z tego tytułu uważam, że to, co napisałem tam, nie dla remontu drogi wojewódzkiej w takim zakresie, jaki jest, a tak dla obwodnicy Chocza, ponieważ tak wyremontowana droga będzie przez następne kilkadziesiąt lat służyła jako droga wojewódzka i obwodnicy nie będzie nikt chciał z nami rozmawiać. A tendencja, jak widzicie państwo, w tym okresie w Polsce bynajmniej jest taka, że wyprowadza się ruch z miast, miasteczek na zewnątrz, a nie odwrotnie, wprowadza się ruch w centrum miasteczek, takich małych jak naszych. Cała urbanistyka, cały zabytkowy układ miasta zostanie w tym momencie zniszczony, tak chcę sobie powiedzieć. Te drobne domki, kamieniczki w krótkim czasie stracą na wartości, bo kto tam będzie chciał mieszkać, a nie mówiąc o tym, że ulegną też dewastacji w formie zarysowań, pęknięć, no i w efekcie skończą ruiną. To jest... A sprawa tego zakrętu koło pani Mrozińskiej tak cały czas będzie, nie? No bo tak no tutaj... tego ostrego zakrętu tutaj nie jesteśmy w stanie. I tak ja przepuszczam wszystkie tiry. Jadąc do Chocza, to przypuszczam tiry, które skręcają, bo każdy jeden wjeżdża na lewy pas. No nie ma, nie da się inaczej. My to mówiliście państwo. No. I żadne wyprofilowanie o 2 metry dalej nie zmieni tej sytuacji. A podobnie weźcie sobie pod uwagę skrzyżowanie koło pizzerii, mówię tak w uproszczeniu, wszyscy wiemy, gdzie to jest. Jak wygląda, gdy skręca autobus do szkoły? Tak. A jak skręcają wywrotki do Olejca, jak skręcają autobusy do wioski indiańskiej. Przecież to jest droga powiatowa tamta. To skrzyżowanie, ten projekt, który jest zrobiony, nie poprawi, nie rozwiąże w lepszej sytuacji tego skrzyżowania. Że będą mogły wyjeżdżać i wjeżdżać samochody ciężarowe o odpowiedniej nośności do drogi powiatowej, nie wjeżdżając na następny pas. A jeszcze gorzej jest, tutaj pan Marek może potwierdzić, jeszcze gorzej jest za Górowską. Przecież z rynku, jeżeli tą drogę się przerobi, tak jak tak jest w planie, to tam jest kręci żaden samochód ciężarowy. No, obwodnica. No nie, ale to są te argumenty, które ja przedstawiam. No. W tym momencie pani... Ja nie twierdzę, że nie, tylko nie w takim wielkim zakresie. Nie w takim wielkim zakresie z ingerencją w zabieranie działek mieszkańcom Chocza i wchodzenie pod budynki. Ja rozumiem wszystko. Ja rozumiem wszystko, ale gdy ją zrobimy w takim potężnym zakresie, jak jest projekt, to obwodnicy się nie doczekamy. W żadnym momencie, bo podzielą Chocz na północ,
Południe dobrze mówię. W mniejszym zakresie, wykład większy może, no remont. No tak. Takie jest moje zdanie. Także ja tutaj... Ale jak podejmiemy uchwałę, że obwodnica, a nie rozbudowa, to wyrzucą cały odcinek i nie będą ludzie w ogóle, pójdą na kalusz. Bo nie, to jest pewne, że wyrzucą. No to wpuśćmy ruch do Chocza i zniszczmy cały Chocz. No bo to trzeba sobie odpowiedzieć. Chodzi o lesiec, musi od razu iść. Z tego co ja wiem, ale to już ze słyszenia, to jeszcze pierwsza propozycja obwodnicy, to jeszcze chwilę bym załapana. Ale to już mówię, ja pamiętam z opowiadania. Proszę bardzo, pani Jania. Temat obwodnicy, to się przewijał. Ale ja jeszcze może nie byłam w Radzie, a jestem już w niej dość długo. I teraz remont tej wojewódzkiej i ta budowa ma niby usprawnić, polepszyć tą trudną sytuację mieszkańców, a to nie idzie ku temu. No nie idzie właśnie. Nie idzie ku temu i nic, my jako miejscowość Chocz nic na tym nie zyskamy i jeszcze ulegnie dewastacji część, którą będą zabierać. I ja to tylko się zastanawiam, wtedy kiedy robiło się renowację jednego placu, drugiego, przecież występowało się do tego zarządu dróg wojewódzkich o pozwolenia, o zgody, więc jak wiedzieli, to już że... były normalnie negocjacje prowadzone w stosunku do tej drogi. Oczywiście, to jest wydanie, zmarnowanie pieniędzy. Kochani, to my nigdy tu nie dojdziemy do tego, jak w taki sposób będzie się robić inwestycje. A to rondo na tej Grodzieckiej, po co tutaj rondo, tylko po co przez które wszyscy przejeżdżają w samochody. Bo nie można inaczej tego zrobić. Proszę bardzo, pani Ani. Ja chcę tylko powiedzieć, że jak ta droga zostaje tak rozbudowana, to już w tym momencie nasi mieszkańcy mają problem z przejściem przez ulicę, a potem to już w ogóle będzie problem z przejściem przez tą ulicę, nie? No oczywiście. No. Nie doprosiliśmy się pasów na Kaliskiej. I gdzie mają się ludzie przechodzić? No, jakie mamy przejścia? Mamy przejście tutaj jedno przy wjazdu tutaj, przy wjeździe, jakbyśmy jechali na Kaźmierkę. I drugie przejście mamy na końcu rynku, tak? No to mamy raptem dwa przejścia i trzecie za pizzerią. No. W całym mieście. Tak. I więcej nie będzie. Więcej nie będzie w nowym projekcie. Bo w tym projekcie są narysowane przejścia. Dzisiaj przejście to zgodnie z tym programem unijnym, to musi być przejście zrobione po prostu takie, że musi być oświetlone. Ja rozumiem wszystko, ale żeby się było oświetlone. To są przejścia. Ale ile trzeba iść z jednego, no, żeby się przedostać przez ulicę z jednego przejścia na drugie? Szanowni Państwo, jeszcze ten element. Na Zagórowskiej pasy były tutaj nawet petycje składał pan Wadecki, miało to być zrobione wcześniej, ja też nie. Na Kaliskiej też składałem do dzisiejszego dnia nie było. Na Zagórowskiej w Zapłocie na przykład. Szanowni Państwo, jeszcze do... I to było zgłaszane. Powiat nie zrobił. Do tej drogi wojewódzkiej, jeśli chodzi o samą Kościuszki. Przecież Kościuszki, a Kaliska to podzieli ten sam los. No i ja chciałbym, aby ten pan, który będzie uzgadniał z ruchu drogowego, zamieszkał na krótko na ulicy Kościuszki po prawej stronie, idąc do rynku. Jak on sobie wyobraża, jak ma wyjść ten mieszkaniec, młody też się wyskoczy tam gdzieś, nie? Bo tam będzie opaska 80 cm. Ale jak ma wyjść matka z dzieckiem, z wózkiem, jak ma wyjść osoba starsza na wózku, czy osoba o krukwiach, prosto pod tira, prosto pod ciężarówkę, bo chodnik jest po drugiej stronie. Czyli ci mieszkańcy od Kozłowiczów praktycznie do końca rynku nie mają wyjścia z domu. No to kto to na to taką zgodę wydał, żeby to nie interweniować? Zaprojektować tak, nie? No po prostu nie było projektanta na miejscu. Jak przyjechał na miejscu, to trzeba było sprowadzić. Ale to się zabyło. Jak ma wyjść ta matka dziecka? Oczywiście, że było. Bo to były te sytuacje w życiu. No właśnie, dla mnie nie interesuje, jaki udział w tym miał urząd, że to tak zostało zaprojektowane. Przez te lata. Bo przecież ta obwodnica, ta droga miała być już umiana 2021, 2020. Proszę o tym, że była ujęta w planie transportowym województwa wielkopolskiego, to było 11 maja 2018 roku. A na wioska? Ja wam przyniosę ten artykuł na sesję. Jeszcze można, moim zdaniem można byłoby wysepki, bo widzę jak się teraz jeździ, to są wysepki właśnie gdzieś wjeżdżając do wiosek.
gdzie warunki będą sprzyjać, żeby ta szerokość była odpowiednio zachowana, to robić te wysepki, bo są takowe. Myślę o sygnalizacji świetlnej. Żeby po prostu w celu zwolnienia prędkości. Wtedy kierowca no, nie powinno to być zachowane. Nie zawiedzie, bo ty byśmy tak... Szanowni Państwo, jeszcze zapraszam Was, żebyście sobie przejrzeli tą mapkę, powiększyli w komputerach i sobie przejrzeli sam rynek. Tam jest, pozostaje tylko parę miejsc parkingowych pod urzędem, nie wiem, czy 4, czy 6. 4 naliczyłam. I dla rowerów jest tylko parking. Tak. Tutaj dla tych budynków po prawej stronie to będzie oddzielna droga jednokierunkowa idąca od Staszica i będzie wjeżdżać gdzieś na wysokości twojej chyba działki czy Brusia, mówiąc w skrócie, będzie flotem wjeżdżać w wojewódzką. Dodatkowa taka będzie właśnie wysepka, ale nie blokująca możliwość przejścia właśnie między prawą a lewą stroną. Po drugiej stronie będzie zajezdnia, zatoka dla autobusów, ale tylko po jednej stronie zatoka. I później będzie zatoka naprzeciwko Rusinka, tego sklepu. Koło pompy. Na pompie praktycznie, bo pompa będzie zlikwidowana, zabytkowa pompa będzie zlikwidowana i na pompie będzie zatoka dla autobusu, który będzie czekał prawdopodobnie ewentualnie na Kalisz. I on z powrotem będzie musiał zrobić pętlę i wyjechać. A jak sobie powiększycie, to od Rusinka te miejsca parkingowe będą zlikwidowane i ulica będzie przesunięta, chodniki będą przesunięte pod pompę. No powiększyć sobie mapkę w komputerach, co sobie poczytacie. Tak, bo pani Magdoli po Kwiaciarni też nie będzie żadnych parkingów. Jedynie parkingi będą na długości od Marka Sklepu, do Słowackiego ewentualnie, bo ta mapa nie obejmuje tam tego obszaru. Ale najprawdopodobniej tamto jest nieobjęte przebudową. Natomiast tutaj w obrębie gminy, kościoła, czy tutaj placu przystankowego, tutaj nie będzie żadnych możliwości, poza tymi sześcioma chyba parkingami tam. To oni tak projektują obrębie. Ja rozumiem wszystko, dobrze. Ale pozbywamy się tego, nie? Pozbywamy się. Znaczy, w tej chwili to też korzystamy tak dzięki uprzejmości. Do momentu, kiedy nie ma tej rozbudowy, ale ja rozumiem, że Państwa też mogą blokować tę sytuację, tylko własność tego terenu, który jest przebudowywany, no tutaj to ta pewność stanowi nieruchomość zarządcy drogi. Tak, ale wchodzą, ale o to chodzi, że wchodzą w grunty prywatne. To znaczy, jeżeli chodzi o teren gminy, nie. Jeżeli chodzi o te tak, grunty, ale tu mówię. O obiekty gminne, tak? Natomiast, ale czy na Kaliskie wchodzą. No, to są pewne parametry, pewne wymogi techniczne. Pytanie, czy takie przykłady inaczej, należałoby też wyjaśnić, tak czy można inaczej, jak parametry. Ale uważam, że powinniśmy swoje zdanie przedstawić. Skoro jest taka procedura wypowiedzenia się, powinniśmy się swoje zdanie wypowiedzieć się. A ja mam pytanie, co można jeszcze z tym faktem zrobić? Czy sobie pogadamy jak zawsze i petycje napisane i uchwała będzie podjęta? Co można z tym faktem jeszcze zrobić? Bo jak nic, to szkoda naszego czasu. Ale uchwałę trzeba podjąć. No nie, szkoda. Nie szkoda czasu, bo jeżeli nie wyrazimy swojego zdania i swoich uwag i zastrzeżeń i tak dalej, w objęciach to nazwiemy, no to przechodzi sobie bez niczego. Być może pewne nasze uwagi, ktoś zwróci na te nasze uwagi, uwagę swoją. Poprawił ten projekt jeszcze, tak? Państwo możecie ją przejść, Państwo możecie poróżnić te uwagi wyrazić, natomiast one zostały przekazane. Chodzi o to, też musimy, też myślę, że racjonalnie podejść, czy no, żeby później też tak tutaj padły głosy na tej sali, żeby może ci też nie pozostali osunięci w czasie, tak? Państwa zastrzeżenia i wyrażone na sesji, i w telefonach, i osobiście, i jeszcze na piśmie były składane po sesji, zostało to wszystko przekazane. Ja myślę, że pan wojewoda znajdzie jakieś pieniążki po prostu i będzie obwodnica zrobiona, bo tutaj będzie wszystko. Jakieś
powiedzieli, że jak KPO pójdzie, to... Bo jeżeli po prostu teraz na przykład... A kto zaramienia urzędu prowadził rozmowy z projektantem? Trzeba czekać i to... Tutaj się zgadzam z panem Michalakiem jak najbardziej, że musimy wypowiedzieć swoje, jeszcze raz powtórzę, uwagi, zastrzeżenia, wątpliwości i plusy, minusy, jak to tam napisałem, co do...